Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam, co takiego skrywa zaktualizowana mapa Battle Royale, jak wyglądają nowe na ten moment ukryte w plikach gry emotki oraz parę innych ciekawostek. Poza nerfami budowania, o które nikt nie prosił, nasze oręże zostało wzbogacone o nową broń, o którą także nikt nie prosił. Na półkę z wiertarami została dodana tzw. P90, która mieści w swoim magazyniku do 50 naboi i zadając odpowiednio do klasy epickiej legendarnej 23 lub 24 punktów obrażeń, opróżnia go w chwilę. Ale czy słyszeliście już, jak brzmi duet P90, strzelających ile wlezie w tym samym momencie? O, polipka. Jak to was słyszycie to? Słyszeliście to? To nie wszystkie nowości w świecie Fortnite. Tak jak zapowiedziało to Epic Games, rozpoczęło się świętowanie urodzin Fortnite. Z tej okazji w ratowaniu świata może odblokować wyjątkową postać Ramirez, a w Battle Royale po wykonaniu odpowiednich wyzwań, graffiti, emotkę i backblink. Do tego na mapie przy miejscówkach, które są od samego początku istnienia Battle Royale w Fortnite, porozkładane są ogromne torty, a wokół nich kawałki tej słodkości, które po zjedzeniu dają nam 5 punktów osłony i 5 punktów zdrowia. Bus bojowy także został wystrojony specjalnie na tę okazję. Balon został winięty w papier do pakowania prezentów, wstążki, wyrzuca ze sobą kolorowe balony i nawet granową muzykę. Pomiędzy wypasioną wyrwą i słonymi strzechami za to pojawiły się nowe ciężarówki, z czego jedna jest załadowana mnóstwem palet i skrzynią skarbów, a na tej z przyczepą może się pojawić lama. Karkołomne kino za to zostało naprawione i pozostało tylko wymienić projektor, na którym to niedługo będziemy mogli obejrzeć film zwycięzcy konkursu Hit Ekranu. W niektórych miejscach na mapie możemy także napotkać się na maszynę do wystrzeliwania glinianych rzutek. Po aktywowaniu takiej maszyny zacznie ona wypluwać gliniane dyski, a czasami nawet kaczuszki, które możemy zestrzelić i tym zdobyć punkt. Zostały one porozstawione nie tylko jako ciekawostka czy sposób na trening, ponieważ w którymś tygodniu pojawi się wyzwanie rozkazujące nam zestrzelić kilka takich dysków. W temacie wycieków za to Sudanim na swoim Twitterze podał, że w plikach gry po aktualizacji doszukał się elementów czołgu? Na szczęście kilka tweetów później dodał, że to będzie tylko i wyłącznie rekwizyt. Uff. Do tego znalazł on metalowy szkielet dinozaura, który przypomina mi jednego z tych na pustynnym obszarze mapy. Może nawet zostanie on użyty w budynku, który na ten moment jest w trakcie budowy wykrzywionych wieżach. Może to będzie muzeum. Pora na nadchodzące do sklepu emotki w grze. Tym razem podam wam przetłumaczone przeze mnie nazwy, abyście mogli z łatwością wskazać wasze ulubione w komentarzu. Pierwsza, moja ulubiona, to szaleństwo, ale ja bym ją nazwał technowiking. Kto wie, ten wie. Druga to dostatnie życie. Trzecia to sygnały ręczne. A czwarta to a dokładnie kiwanie palcem. Wypiszcie swoje ulubione pozycje, a przypnę wam serduszka. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.